Elo, elo! Musisz mi Rabuk wysłać zdjęcie. Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym emocjonującym odcieczku z Payday 2. Ze mną jest Tominator, Wieszak, Robuch. Przywitajcie się. Elo, elo! Hej. Dobra, dzisiaj ponownie zmierzymy się z wyzwaniem Goat Simulator. Jednak zagramy sobie na normalu, dlatego że chcemy zrobić dwa osiągnięcia, których nie zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Między innymi, czyli żeby 6 kos zaraz po pojawieniu się ciężarówki zebrać w pierwszej misji, w pierwszym dniu. I żeby potem w drugim dniu w ciągu 4 minut uciec samochodem. Na tym teraz builda na Dodge'a wzięliśmy i mi się wydaje, że powinno pójść gładko. Czy tak będzie? Przekonajmy się. No, to będzie taki luźniejszy odcinek niż zwykle. Tak, to powinien być luźniejszy odcinek. Możliwe, że będzie dużo restartów. Tak, zobaczymy. Możliwe, że bo tutaj jakby... Tutaj tylko po osiągnięcie idziemy. Dobra, ile jest kus? Ile jest kół? Nie, jeszcze nie widać. Musimy czekać. Dobra, od razu tu trzeba biec. Gdzie no. Te kozy są w ogóle? Kole Goat, nie wiadomo ile jest kus. O ile jest kus, ja się pytam. Ale jak my to mamy zrobić, tak szczerze mówiąc, jak tutaj trzeba prąd wyłączać chociażby. Trzeba kurde pożar właśnie ogarnąć. Ej, to może faktycznie to... nie da się tego zrobić na tym poziomie trudności, może faktycznie. Może pobiegliśmy zagrać właśnie na wyższym poziomie trudności. No, żeby więcej kus było. Żeby było więcej kus, na przykład kozę w pożarze sobie odpuścić, no nie? Kurde, no to zrobiłem, prąd mnie poraził, bo... No dobra, ale nie ma jeszcze kół w sumie, więc luz. Ale to... muszę piłować. Ale to jest chyba tak, że my od początku misji mamy minutę? Czy jak to jest? Nie, to jest coś takiego, że jak pojawi się ciężarówka, to masz tylko minutę na zapakowanie 6 kus. Dobra, czyli mamy jakieś co, 2 minuty pewnie? No ogólnie to... Od początku nie misji. Wiem nawet nadal ile jest kus. No ja tutaj... Na przykład wyłączam prąd do skrzynek i to już za długo mi zajmuje, nie? No jedna jest w pożarze i też musisz, wiesz, prądy wyłączać. No ale może... No dobra, niby tak, zobaczymy za chwilę. No dobra, mam pierwszą kozę. I ile tych kus jest? No nie wiadomo, w ogóle nie pokazuje ile kus jest, bez sensu, czemu? Nie, czekaj, ten gościu dopiero jedzie, bo mówi, że są close. No i gdzie są te kozy? No dobra, no to ja niosę pierwszą... O nie, tutaj jeszcze... Piła się zepsuła, naprawdę się. Piła jest, kurde. Naprawiam piłę, nie? Dobra. Dziwne, szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to powinno jakoś pokazywać chyba, co i jak. Ej, dobra. Mam jedną kozę. Tutaj mamy dwie kozy w samochodzie, trzecią już zabieram. Ja mam jedną kozę. No. Dobra, ja zabieram 4 kozy samochodem teraz. Ja mam jedną kozę. Dobra. Nie, 3 kozy, sorry, źle mówię. Dobra, ja mam jedną, gdzie kozę, gdzie się ciężarówka pojawi. A tu jest pożar. Nie wiadomo, to co. A jeszcze nie ma? Nie, jeszcze nie ma. To dobrze, zbierzmy jak najwięcej kóz w jedno miejsce. I tutaj rzuć. Ja robię tak kozę w pożarze. Dobra, to zrób kozę w pożarze. Dobra, 4 są w bagażniku i 2 na plecy. Jeszcze ostatnią trzeba znaleźć, bo mamy 6 kóz uratować. Pytanie, czy jest 6 kus. No dobra, ale tutaj mamy 4, piąta w pożarze, no i jeszcze ostatnią musimy znaleźć. Biegam i szukam. Szukajcie intensywnie. Dobra, czyli może da się to na normalu zrobić po prostu. Dobra, i mamy teraz minutę, tak? 5 kus, nie ma, nie da rady. 5 kus jest tylko. Dobra, to czy musisz to szybciej, to restart na hardzie. Czyli na hardzie. Tak, na hardzie robimy i wtedy elegancko będzie 6 kus. Bo tyle potrzebujemy. Ja od razu idę do pożaru. Dobra, to od razu lecisz do pożaru. Rozbiegamy się po mieście i szukamy kus. Rozbiegamy się. Jedna osoba niech biegnie do parku, druga osoba do kawiarni, trzecia do sklepu. Dobra, do pożaru i tak dalej. Ja mogę do parku pobiec. Tomek, ty pobiegnij do pożaru od razu. Ja poszukam po kawiarenkach. Ja pójdę po ulicach, poszukam i po tych budkach całych może. Tak, jeszcze na tych latarniach. Kozy się Dobra, to lecimy. Dawajcie. Misja nie jest łatwa do wykonania, ale jesteśmy zdolnymi chłopcami, damy radę. Po prostu ostatni odcinek tak nam się podobał, to ratowanie kus, tak, że musimy to zrobić dokładnie. Jeszcze raz. To Wieszak, dołącz się, a my już zaczniemy. A, bo ciebie... Wieszaka coś się złączyło. To może, to zacznijmy może, a nie, on się dołączy. Wieszak jesteś? Lepiej mieć wszystkie 4 osoby do tej misji. Tak, no, żebyśmy od razu zaczęli z 4. No dobra, to czekamy na Wieszaka.
No dobra, Wieszak już dołączył i możemy lecieć dalej. A u mnie dalej masz joining, Wieszak, więc mam nadzieję, jeszcze raz wyładuję, nie mam, ale już przeszedł. Dobra, ale już dołącza się, daj mu spokój. Mam nadzieję, że się naprawisz. Robuch, nie dokuczaj Wieszakowi, jest normalnie, działa. Dawaj. No, jest no? Wieszak, jest, no. Ile masz w ogóle Wieszak godzin w Paydayka? Nie. Nie. Ile? Powiem. 1491. To luz. Co to jest? Dobra, to zaczynamy. Nawet nie jest 1500, słabo. Dobra. No to Gałgany. Przegonił. Gałgany, szybka akcja. Mamy misję do spełnienia. Pamiętajcie, czego was uczyłem. Jedną kozę mam już. Ja nie mogę ci potężni dzielnicowi. No bez kitu. To nie ma kozy tutaj? Dobry. Jedną kozę mam na plecach. O, mam jedną kozę. O Boże, zabiłem przypadkiem cywila. No trudno, zdarza się, jak to się mówi, przygoda. Dobra, niech jedna osoba weźmie samochód, w sumie ja to chyba zrobię. Dobra, to weź samochód. Kurde, ile typków tutaj jest, poddaję wszyscy. No nie jest łatwo, to jest poziom hard, więc trochę jest trudny. Jak sama nazwa wskazuje, poziom trudny. Dobra. W parku są dwie kozy. Tak, są w parku dwie kozy. A to trzy nawet. No ja mam jedną w ręce. Dobra, pakuję. Ładuj, jedną tu. Ej, to chyba na easy. Druga. Nie tam kuz macie przy sobie. I trzy kozy mamy przy sobie. Ja mam jeszcze jedną u siebie. Cztery, bo swoją. Jeszcze jedną miałem. Dobra. Rzucaj ją. Czekaj. Z płonącego zebraliście? Tomek biegnie. Mamy sześć, to ja robię pożar. Tak, mam już sześć kuz. No to easy, no. Dobra. Jeszcze tam co Tomek zabierze, to będzie szósta, nie? Dobra. Tomek, ja to pospiesz się szybciutko. Ja tu kupuję na skrzyżowaniu trwa, i... bo tę wodę trzeba spuszczać. Dobra, Wieszak, słuchaj, jak się pojawi wykrzyk, znaczy ten, escape, to od razu tam jedziemy. Miejmy nadzieję, że zdążymy, nie mogę, co nie? Nie mam kozy na plecach. One minuta, dobra, może się uda. Dobra, no to ty ją zaniesiesz, a ja zawiozę resztę. A bo mam taki pomysł, będę stał na aucie z przodu i mnie nie zrzuci. No nie wiem. O cholera, spadłem. Wsiądź do auta z tego. No czym to tak działa? Bo nie pamiętam nawet. A jakie będą potężne oddziały policji? Nie są przelewki. O kurde, chyba się pogubiłem. Tomek, jak tam się dalej to odpala? Odpaliłem wodę, tylko to na górę musisz wejść. A, bo to jest wyżej. Jeszcze wyżej. Okej, kumam. Jeszcze musisz. Dobra, ale to już ile zostało czasu? Znaczy zobaczymy, kiedy ten chłop przyjedzie. Bo on coś tam mówił, co nie? Mówił wcześniej, że minuta. No, wyrywam. Mamy kozę. O, daj mi zjechać pierwszy mu. Dobra, mam kozę. Mamy pokazane gdzie. Mam kozę. Jeszcze nie. Pamiętajcie, że od razu wsiadamy do auta i jedziemy, co nie? Znaczy my blady nie wsiądziemy, mamy kozę na plecach. Nie mów mi, co mam robić. Co? Ja nie wsiądę z kozą na plecach? Patrz i ucz się. Podtrzymaj. A nie wsiądę. Ja mam pomysł. Ja będę sobie takiego chyba. Dobra, gdzie jest to dostarczycielstwo? Dobra, mamy tutaj akurat, dawaj. Jest obok, nice. Idealnie. Dawajcie, mamy minutę dokładnie, czyli jak jest za 3 minuty generalnie. Dobra, mamy minutę, dużo czasu. Dokładnie, pakujemy minutę, to. Czyli 3 minuty. To tak właśnie jest. Dobra, szybko pakować, szybko. Kozy nie mogą czekać. Dobra, już. 15 sekund. Szybko, ledwo, 17 sekund. Dobra, 7 kus? Zaliczyło ci achievement? 7, jedna koza gdzieś. Ja pierdnijcie, tak zaliczyło na achievement. A dobra. A to teraz się delektujemy. Nie delektujemy się. Nie, no bo chcemy już zrobić od razu ten pojazd. A tu jest koza. Kurde, jaki przypał. Nie no, w domu. Ja, minuta, dobra. No, delektować się nie delektujemy, musimy pojazd zrobić po prostu. No, pojazd się sam nie zrobi, jak to się mówi. Delektujemy się tą piłą po prostu. No, ta piła już ciężko pracuje. Ale jak dostaliście achievement, to luz. No mówię. Pełno panowanko. A to czekaj, spróbuję wjechać, bo to i tak trzeba będzie wjechać. Nie da się wjechać jeszcze. Próbowałem. Jeszcze niewidzialna ściana, no dobra. A to już ustawię tak samo. Typowe dla Paydaya. Dobra. W ogóle bekowe jest jak stoisz w tym aucie, co nie? I schodzisz na dół, to cię tak od razu rzuca, teleportuje cię na dół. Chcę to przeżyć sam. No faktycznie tak trochę. Ale że jak, czy... Przejdź się na auto i zejść tak bokiem i cię teleportuje na sam dół od razu. Ale jak przejść na auto?
wejść na dach, no nie, i potem na przykład skręć w prawo i od razu zejść z dachu na podłogę. Się teleportuje od razu. No i celny ten pistolet, nie mi się. Jestem... Dobra, to zbyt skomplikowane, jestem, Robu, po co chcesz drążyć? Tam tajemną sztukę. To jest zbyt skomplikowane, nie ma co drążyć, Robu. Działa. Po co chcesz to trudniej? No właśnie, widzę, co chwilę się ta piła psuje, weź ją napraw. Ajajaj, te piły takie słabe. No niestety, te piły, które bierzemy do misji, zawsze ten sam jeden problem. A nie wiem. Za każdym razem zapominamy wziąć dobrą piłę, tylko bierzemy jakiś z AliExpress. Mamy kozę ostatnią i uciekamy. Let's go. Dobra, zawijamy się z tego padołu. Go Power Rangers. Ale mi wszedłeś w ten. Dawaj. Dobra, chodźcie, zanikamy stąd. Jeszcze i tym samochodem. Dobra. Samochód zahajcie. Piękna misja, dobra. Drugą lecimy też już na speedzie. Teraz już za jednym razem chyba można wszystkie kozy zabrać, co nie? Tak, tak. Ale chyba się zmienię na Hiwi. Na Hiwi? Nie zmieniaj, musi być szybko. Wiesz co ja zmienię, żeby mieć piłę? No to nie mogę grać piłę. Ja nie dobrze swój, miałem całkiem spoko. Dobra, ja się powiem, że po prostu chcę wziąć potężny pancerz, nie zabraniaj mi. Nie mogę, jaki potężny pancerz, to jest brzuch bierze ze sobą swój chyba, typiarzu. Nigdy nie. Dobra, jak chcę wziąć brzucha. Potężny pancerz, to niech bierze, no. Teraz mam najlepszy. I co, wziąłeś, Tomek, potężny pancerz? Nie. Ja wziąłem. Ale Robuk wziął. Tak, i mam piłę. Dobra, ale teraz przynajmniej na hardzie to nie powinni nam tak szybko rozwalić tego samochodu, nie? Tak. Wcześniej. No, też mi się tam wydaje. Ten guzik się zepsuł, wyłączyli ten guzik. No, włączyli, bo za krótko pilnowaliśmy też, co? A, no właśnie. Teraz musimy, wiesz... Dobra, zaczynamy misję. Sprawy. Ach, ta misja jest tak fajna, że robimy jeszcze jeden odcinek. Dokładnie, bo była taka super. Mega nam się spodobała generalnie, więc jak czemu nie, jak to się mówi? No spore, kto za nią. Ej, Robucho, bierzemy deski do kieszeni. A, sprzedamy je potem. Nawet. Takie deseczki to nawet sporo warte. A zobacz, one są takie już... Ej, ale pamiętajcie, że ten poziom jest trudny, to nie jest łatwy, to jest trudny. A jak sama nazwa wskazuje, trudny musi być trudny. Przytrzymaj nie ma poziomu łatwego, jest tylko normal. Difficulty hard. No, ten, ale ja pamiętam, jak faktycznie na początku istnienia Paydaya taki poziom stawiał na początku trudności. No. Nie, kiedy dostawał trudności, tylko że nie wiedział, jak się gra w tą grę. No, to była inna sprawa. W The Heist'cie miałeś easy i cię buldożery dojeżdżały. Nie, no akurat w Paydayu dwójce hard to chyba nawet na początku nie byłaś taki hardkorowy, nie? Nie. Pamiętam czasy, kiedy najwyższym poziomem trudności był Overkill. No, to były czasy i to był mega trudny, wymagający poziom wtedy. Dokładnie. No. Pamiętam. Aż bym sobie The Heist'a zagrał w ogóle, co nie? O, kiedyś trzeba. Muszę sobie odpalić dzisiaj. Pamiętam Deathwish Update, jak był. Co? Pierwszy ten? The Heist? Ten trudny? O, jajaj. No. Tak Skulldozer był pokazany. Wtedy to siał spustoszenie i przerażenie. No, tak było. Nadal sieje spustoszenie i przerażenie. Ale mniej. Nadal jest przerażający. Ja drgam, no, kiedy go widzę. Kiedyś to dodże były OP przecież. I dodże to były ten meta na Deathwisha. Stałeś na środku, nic nie robili. Ale teraz już tak nie jest, co nie? Dodge został... To się nazywa God Mode. Cheater. Kurde, to były piękne czasy, nie to co teraz. Wszystko znerfili i zadowoleni. To byli czasy, kurde. Nie to co teraz. Nie, przyjechał. O nie, przyjechał. Policja przyjechała. Aż barykadę wstawiłem tutaj. Nic już jesteśmy w stanie zrobić. Jesteśmy przegrani. To koniec. Policja przyjechała. Musimy się poddać, oni mają broni. Karabiny maszynowe mają. Nic nie damy rady zrobić, są zbyt potężni. 60 sekund. Na śmierć i życie i umrzeć w glorii i chwale. Dobra, żegnam was, idę w przygodę. O nie, czy ty nas sprzedałeś? Idę w eksplos. On idzie przyłączyć się do stron policyjnej. Chce dołączyć do służb. Nie mogę, zablokowali mi przejście. No, biorąc pod uwagę, że policja może przejść na naszą stronę tutaj. To samo może zrobić wieszak. Przejść na ich stronę. Zdrajcy są po każdej stronie konfliktu. Dokładnie. Nie, no ja nawróciłem do was, bo mnie zablokowali.
Dobra, żołnierzu, a nie, ja nie mogę go przejąć, nie, ja nie ten build. Biorę, no. Dobra, to jest pan Andrzej, szotganista. Jakie tu skoczyłem? Ja się skakałem losowo. LOL. Terku, no. Dobra, muszę się kogoś poddać, niech stracę. Dobra, Bloody, to jest pan Andrzej szotganista. Dobra, dajcie mi też kogoś przejąć, ja też chcę kogoś przejąć. Pan Andrzej postanowił... Leżeć, poczekaj, zostawcie mi go. Leżeć, pan, powiedziałem. Pan Andrzej postanowił dołączyć do nas. Ja tego też chcę. Leżeć. Mam, mam. No. Teraz jest elegancko. Dobra, chodźcie paczki po kopaczki. Teraz zabieramy wszystkie kozy. Tak, teraz zabieramy z marszu. A po co tą kwiatkę z tego rozstawiać, jak można po prostu... Poprzednie kozy były kozami premium. A te są kozami normal. Te tak. Są biedne. Ale Robo, powiedz mi, te kozy możemy zabrać po prostu tą żerówką, a kwiatkę na złomowisko sprzedać. No i co teraz? I stąd. Dobra, rozkładać tę klatkę. Pedaj klatkę na złom. Ja idę już zbierać kozy pomału. Dawajcie te kozy. To co? No, będziemy teraz przynosić pomału. I pamiętajcie, że jest ich dosyć dużo, aż 6, więc nie będzie łatwo. Dobra, 7. Odpalam od razu balon, bo to i tak minuta. No dobra, to 7, no. I tak za pierwszym razem nie strafi, więc luz. A w sumie. No. No może na hardzie trafi za pierwszym razem, bo to łatwiej. O, jeszcze jedna tam. Nie wiem, co ty 30 razy będzie próbował to trafić i nie trafi. Wiadomo, hard właśnie może być taki trudny. Pozdrawiam Alemira. To się zdarza, właśnie. Dobra, nie ostatnio. Tego nie uczyli w szkole latania. Koze, uwaga, myk. Ostatnia koza jest. A dobra. No i tak czekamy. Dobra, tylko pamiętajcie, że jak zabierze, to od razu biegniemy do samochodu, co nie? Więc tam nie oddalajcie się. Stanie. O, wiesz, jak? Co to Minator, nie oddalaj się tam za bardzo. Muszę, no. Potrzebuję ludzi. Chcesz się dołączyć do śmiesznego pranku? Jakiego? Amunicję. O. Postaw amunicję na tym. Niestety mam tylko apteczkę, ale mogę też postawić. O. Śmieszny prank. No, możecie się teraz wylecieć, gdybyście stracili za dużo życia, czy coś. O, może te kody są biedne, ale mają wszystkie potrzebne rzeczy. Uleczę się, mam mało życia. Wylećcie. Trzeba dbać o swoje zdrowie. Zwłaszcza w takiej trudnej pracy i szkodliwym środowisku. Dobra. Tak się zdarza. Pracujemy w środowisku, gdzie jest dużo ołowiu. Dokładnie, dużo ołowiu. Innych metali ciężkich. No i oczywiście nieprzyjemne towarzystwo ze strony policjantów, którzy ewidentnie nas nie lubią. Oprócz pana Andrzeja szotganista. Oprócz niego. On jest bardzo przyjaznym człowiekiem. Za ile powiedział, że będzie, Gaugan? Nie wiem, nie słuchałem go. Ktoś tam mam roczył. Dobra, Robuk, ale tym razem jak będziesz prowadzić, no to tak profesjonalnie prowadź, a nie tak jak Gaugan. No i musimy przycisku dopilnować koniecznie. No. Pamiętaj, Robuk, nie rób salt na ulicy, jak wtedy robiłeś. Oj tam, no wiesz, że ja tak lubię. Ja się jak w ogóle spokojnie dziwię, się zrobiło. Jak salt się unosi z tobą w środku. O, chyba przychodzą znowu. O, leci. Uwaga, trafi czy nie? No, typowe. Nie mógł trafić, nie jest łatwo. To się zdarza. Typowy nasz ten. Jakoś nazywa ten gościu, kierowca? Nie wiem nawet. Właśnie, z cię nazywa. Nie wiem. Zmienił go pan Stefan. O. Na przykład na GoBanku to możesz kupić jakby jego... Pomoc? Czy coś takiego? Co? Jest pilota, możesz tam kupić. A co pilot, jak masz to? I na zdjęcie Salmi. I na zdjęcie Salmi, no. O kurde, no to nieźle. Dobra, zobaczymy, czy teraz się uda. Czy zabierze, uda mu się zabrać, uwaga. O kurde, FBI. Może gra jest tak zrobiona, że jak wszystkie kozy naraz włożysz, to nigdy nie zabierze ich naraz, co nie? Za ciężka skrzynka jest. I dlatego pojedynczo wskakiwało. A jak wszystkie są naraz, to niestety. No, nie ujęliśmy tego obliczenia. Najśmieszniejsze jest to, że właśnie w tym miejscu mnie chciał tych kóz złapać. Zawsze w tym miejscu. No nie mów tylko, że on po prostu... Może on tak jest, no. Wpadł w pętlę czasu. No dobra, no nie stresuj gościa. Dobra, uwaga. Dobra, musimy go zmotywować. Ej, dobra, dawajcie do samochodu już. Da radę. Dawajcie do samochodu. Chodźcie, otwiera się.
Szybciutko, 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 szybciutko. 8.17 był start, dawajcie. Dawajcie, 8.17, czyli mamy 12.15 powiedzmy. 12.15 to jest nasz limit, musimy zdążyć, dawaj. Pędzimy jak błyskawica. Go, 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 Power Rangers, 4 minuty mamy niecałe. No. Ale naucz, umiejętnie jeździć, pamiętaj, to jest samochód wyścigowy, a nie jakiś samochód. Ride, ten. Ride, Dakar. Istru, czemu nie mogę strzelać z tego samochodu, bez sensu? Możesz się wychylić? Kontrolem? O kurde, kontrolem? A, mogę, no. Dobra, i gitara. Przeszedłem samego siebie tymi driftami. Z tyłu się nie da. O kurde, beczki! Dobra. I widzisz, ratunek nastał. Kto by pomyślał? Dobra, ja tu cię będę osłaniać. Pu, pu, z karabinku. Boże, co ty robisz? Jak ty jeździsz? Ja jak pijany jakiś, co nie? Raz musiałem jechać. Naucz się jeździć, Gałganie, mam mało czasu. Dobra, damy radę, nie ma problemu. Drobne pranki zawsze się przydają. No, naucz się jeździć, ja nie mam cierpliwości do takich ludzi. No, most trzeba zreperować. A, dobra, bo my po prostu inną drogą wysiadaj szybko. To przez to. Dobra, już. Dobra, naciskajcie przycisk, wyciągam. Szybciutko. Dobra, otwarte. Dobra, i nie. O, przepraszam, zrobiłem to celowo. Dobra, trzeba kogoś położyć, faktycznie, tak sobie myślę. Stop, nie! Połóżcie go, stop! Nie strzelać, połóżcie. Dobra, wyciągnij sobie przyjaciół. Zobacz to. O! A to taki prank też trochę. A już nie mogę. Dobra. Dobra, Blady, chodź tutaj, pranków, chronimy stróżówki, koniecznie. Dobra, chronimy stróżóweczki. To jest nasz klucz do sukcesu. No, żeby się udało. Ile tam zostało tego mostu jeszcze? Kurde, gruba sprawa jeszcze. Ale szybko się obraca nawet. No, nawet ma ktoś amunicję? A jest, dobra. Jest tym. Masz farta, bo już się miałem zdenerwować. Że amunicji nie, nie ma, tak. A tu jednak. Prank 4, skoro zużyłem na górze. Ty, jakie... Chłopie co salta robią przez to okno. No, chłop nie są. Robi, no nie mogę. Alina nie wytrzymie. Ja nie mogę, chłop się za babę przebrał. No dobra, chodźcie do pojazdu. Da! Ty, dwie grażyny. O kurde. Da radę, da radę? No myślę, że da. Da. Wsiadać, wsiadać, wsiadać. Dobra, wsiadamy szybko. Ach, jest, jestem. Odpalaj. Dobra. Mamy jeszcze około minuty. Znowu. O, jadę. Ile sił w silniku. Ile tylko, że w traf ten, w ciężarówkę. Ta, nie, nie świruj pawiana teraz. Dobra, masz dużo czasu. Straf ciężarówkę. Wolni, wolni. A, nie, nie. Dobra. Porażka, nie, no, o Boże, nie dam o rady. Nie, o nie. Zaraz mamy stracimy siłą, koło. No, ja udało się. Tylko... Zrobione. Masz szczęście, Robu. Kurde, nie, no, zrobione. Teraz wiesz, nie zepsuli nam nic, więc... No, elegancko, na hardzie, wysoki poziom, no. Kurde, a ten odcinek i tak 20 parę minut wyszedł. Co nie? O. Długi odcinek, ale jaki emocjonujący był. Ale dwa osiągnięcia zrobione. No to prawda, jest... więc jest na duży plus. Ja jestem, duży plus. Ja jestem mega zadowolony. Dobra, i tym akcentem Gałgany kończymy dzisiejszy odcinek. Elo! Elo, elo.